Siema, z tej strony Kubix, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii My Team z NBA 2K15. Dzisiaj w końcu zagram mecz online, ponieważ prosiliście o to od dłuższego czasu. No i proszę, doprosiliście się, mało tego, będzie to bardzo interesujący mecz, ponieważ będzie to mój debiut w drugiej lidze Road to the Playoffs, także będzie się działo, a taką piątką dzisiaj zagram. Na jedynce diamentowy Allen Iverson, którego dalej będziemy testować. Na dwójce James Harden, rubinowa wersja. Dalej diamentowy Kevin Durant, szafirowy Hakeem Olajuwon i również szafirowy David Robinson. Piątka mocarna, ciężko o lepszą. Zaczynamy. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to mecz w Road to the Playoffs, druga liga. Ja spokojnie zadowolę się tą drugą ligą, taki był mój cel przed tą edycją NBA. No i gramy. Gramy mecz u mnie, ja w strojach Philadelphia 76ers ze względu na Allena Iversona, jak również logo 76ers, no i oczywiście parkiet. Zaczynamy. Pierwsza akcja oczywiście na Allena Iversona. Mój rywal dysponował dość interesującym składem, aczkolwiek w pierwszej piątce miał Blake'a, Griffina, no to sorry. Ale mecz powinien wygrać się sam, no i spójrzcie, już pierwsza akcja Allena Iversona są punkty. Jest on niesamowitym killerem z midrange i od razu perfect release, bo ta jego animacja jest dla mnie idealna, perfekcyjna. Tutaj cegła Stepha Curry'ego, jedziemy z kontrą. Już Allen Iverson pierwszy w kontrataku, on jest mega szybki. No i piłka do Kevina Duranta, mamy to 4-0, dobry początek i oby tak dalej. Jakimi jeszcze zawodnikami dysponował mój rywal poza Stephanem Curry, poza Blake'iem Griffinem, o którym już wam wspominałem? Oczywiście miał też szafirowego Dominika Wilkinsa, bo na tym poziomie już myślę wszyscy go mają, a że to jest fenomenalna karta, to nie ma co sobie żałować i można go spokojnie wstawić do pierwszej piątki. Do tego LeBron James, to też już jest norma na tym poziomie, i Anthony Davis, gość, którego bardzo polecam, jest naprawdę solidny, dobrze blokuje, dobrze broni, dobrze zbiera, czego chcieć więcej, ma jeszcze dość solidny midrange jumper, ale o tym już pewnie wspominałem. A tutaj akcja rubinowego Jamesa Hardena, którego analizę karty i porównanie, jak on się ma do jego innych wersji diamentowej czy złotej, macie w pierwszym odcinku mojej nowej serii. W kolejnych odcinkach będą, myślę, ciekawsi zawodnicy, ciekawsze porównania. Na tą serię też Was serdecznie zapraszam, a tu Harden w roli głównej. No i podanie znowu do Kevina Duranta, kolejny alley-oop w tym meczu, świetny początek jak na razie. Aczkolwiek wynik bardzo wyrównany, tutaj mamy w akcji Karla Malona i to, co on potrafi najlepiej, czyli gra tyłem do kosza. Andre Drummond z ławki u mojego przeciwnika, także ta ławka w porównaniu do mojej najwyższych lotów nie była. Chociaż ja też narzekam momentami na moich rezerwowych, to jest jeden z nich, Tim Hardaway, jego rubinowa wersja, którą jeszcze nie trafiłem rzutu z gry i to było jedno z tych pudeł. Grałem nim kilka meczów, bodajże 3 lub 4, 0% z gry, naprawdę fatalnie rzuca, albo ja nim nie potrafię po prostu rzucać, powinien trafiać o wiele więcej, a tu Magic Johnson, którego uwielbiam wprost wykorzystywać w ten sposób. Ma przewagę fizyczną, ma przewagę wzrostu, bo jest w końcu rozgrywającym, na tej pozycji też go ustawiam i tutaj Jeff Teague praktycznie nic mu nie mógł zrobić, są pewne punkty. Bardzo często w ten sposób Magiciem Johnsonem zdobywam te punkty, no i Jeff Teague również pospał sobie w obronie. No i Allen Iverson, fenomenalna pierwsza kwarta, naprawdę fenomenalny mecz swoją drogą tego zawodnika. Zobaczycie to pod sam koniec. Tutaj znowu rubinowy James Harden, ale to już by było za dużo, jakby on to trafił. A tutaj jesteśmy już w drugiej kwarcie. Wynik wyrównany, 22-21. I proszę bardzo, jaka akcja. David Robinson, jeden z moich ulubionych zawodników tej edycji NBA i moich ulubionych zawodników w ogóle. Wiadomo, wielka legenda San Antonio Spurs, znowu w akcji Allen Iverson. Mega, po prostu mega, ale przy założeniu, że pod koszem jest ktoś taki jak Steph Curry, bo będzie jeszcze w tym meczu akcja, gdzie pod koszem będzie Anthony Davis i trochę inaczej to się zakończy. Tutaj mamy kolejną kontrę, znowu Allen Iverson, przy nim Steph Curry, no to wiecie jak to się skończy. Oczywiście punktami jeszcze foulowany Allen Iverson, no mega, mega mecz. Na ten moment ja prowadzę 28-21 i jak na debiut w drugiej lidze nie jest wcale tak tragicznie. I swoją drogą też ten skład mojego rywala nie jest jakiś porażający jak na drugoligowe zmagania. Może pierwsza liga za pierwszym podejściem. Bardzo bym się z tego cieszył, ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze dużo tego meczu przed nami, a co dopiero kolejnych. 29-21, znowu Allen Iverson, spróbujemy midrange, z którego on po prostu zabija i owszem, zabił po raz kolejny. 27-33, akcja mojego rywala, Tim Duncan kontra Tim Duncan, tylko prawdopodobnie złoty kontra onyxowy.
i nie udało się mojemu rywalowi trafić, a w odpowiedzi Kevin Durant, trójeczka i pięknie, 27-36, bardzo wysoki wynik jak na mnie. Ja zwykle w ataku gram trochę gorzej, trochę wolniej, szczególnie w pierwszej połowie. Tutaj mamy kolejną akcję z nożem na gardle. Allen Iverson, spójrzcie tylko na to, szukał Antonego Davisa, więc nie zawsze jest czapowany pod tym koszem, jak są wysocy, ale spokojnie, spokojnie. To jest ta sytuacja, o której mówię, zaczarowanie obrońcy, wchodzi jak chce, no i czapa, i po prostu czapa od Antonego Davisa. I właśnie tak wygląda większość akcji Allena Iversona, gdy on wchodzi pod kosz. Owszem, zdarzają się te, które widzieliście przed chwilą, gdzie blokowany nie jest, ale większość jego wycieczek pod kosz jest właśnie to, co widzieliście, dlatego tylko midrange, tylko minięcie pierwszego obrońcy i tylko takie akcje. Tutaj można bardzo fajnie związać obronę, jak w przypadku tej akcji, znowu midrange, perfect release. Pięknie, po prostu pięknie, aczkolwiek wynik 38-40 nie był za dobry. Mój rywal zaczął trafiać trójki i spójrzcie, kto wszedł z ławki. Michael Jordan, tak jest, szafirowy Michael Jordan wchodzi u mnie z ławki. Jest po prostu słabszy niż James Harden, chociaż również jego karta jest wykokszona. Naprawdę fenomenalnie mi się nią gra, tylko on niestety nie ma rzutu. Ma tylko rzut midrange, to też taki niepewny, nie ma specjalnie trójki, ma dobrą animację, przez to te trójki czasem wejdą, czasem ten perfect się trafi. I to o wiele częściej wpada niż statystyki Michaela Jordana miałyby na to wskazywać, a tu kolejna trójka mojego rywala i uwaga, uwaga, trzecia kwarta, on wychodzi na prowadzenie 46-45, ale moja odpowiedź jest błyskawiczna. W 2 sekundy to załatwiłem, LeBron James, i mamy 46-47. Będzie ciężko, będzie emocjonujące w czwartej kwarcie, ale mam Allena Iversona, na kłopoty zawsze on. Piłka do Dominika Wilkinsa i spójrzcie na tą akcję, bo warto, zaczarował LeBronem Jamesem i proszę bardzo, jaki dunk na dwóch zawodnikach mojego rywala. Wow, aż szkoda, że nie można w My Team w meczach online zobaczyć powtórek, bo to by naprawdę wyglądało rewelacyjnie z innych ujęć. A tutaj kolejna akcja, ale Iverson wychodzi za zasłony, trójeczka w ważnym momencie. Perfect release, o to właśnie chodzi. Idealna jak dla mnie animacja, z tym, że końcówka czwartej kwarty i Allen Iverson to nie do końca mi współgrało, dlatego postawiłem na defensywę przede wszystkim i grałem piątką z Magiciem Johnsonem na jedynce, z Jordanem na dwójce, na trójce grał Kevin Durant, później nawet wszedł za niego LeBron James, no i oczywiście Hakeem Olajuwon i David Robinson, czwórka i piątka. Tak właśnie grałem i tutaj widzicie mój defensywny lineup i tyłem do kosza już Magic Johnson, Steph Curry przy nim i wykorzystałem świetnie podwojenie David Robinson, chociaż bardziej liczyłem na to, że to będzie taki dunk jak ten pierwszy, który widzieliście w jego wykonaniu, ale okej, może być midrange, jak to wchodzi, nie ma problemu. Znowu tyłem do kosza Magic Johnson, po prostu uwielbiam go w ten sposób wykorzystywać i fadeaway jumper, pięknie, 52-58, 6 punktów przewagi na minutę do końca i spójrzcie na tą rozpaczliwą obronę i to jeszcze rozpaczliwy atak mojego rywala w samej końcówce. 54-58, LeBron James, a kim pomaga? Davis na szczęście sceglił, no i mamy rzuty wolne, a do rzutów wolnych podszedł James Harden i spójrzcie, 89 free throw rating, pierwszy rzut niemal perfekt, oczywiście tragiczna cegła, drugi rzut niemal perfekt, tragiczna cegła. Numer 2. Jak tu powiedzieć, że te rzuty wolne nie są w końcówkach oskryptowane? Na szczęście Steph Curry tutaj sceglił potwornie, był dobrze kryty, a Kevin Durant nie miał już problemu z trafieniem tych rzutów wolnych, więc debiutancki mecz w drugiej lidze wygrywam 54-60 i fajnie, oby tak dalej, aczkolwiek wynik powinien być wyższy. Trochę się podjarałem tą bardzo skuteczną pierwszą połową i w drugiej już to wszystko nie grało tak jak powinno, ale okej, niech będzie. Biorę to w ciemno, fenomenalny występ Allena Iversona, 9 na 12 z gry, czego chcieć więcej od takiego zawodnika i mówię wam, on nie jest wcale słaby. Kevin Durant 11 punktów, David Robinson 8 i 3 zbiórki, James Harden 6 punktów, LeBron James 4, Magic Johnson 4 i dalej te zdobycze oczywiście już będą mniejsze, ale możecie sobie spokojnie zobaczyć, kto tak właściwie u mnie gra na ławce. Karl Malone, jego szafirowa wersja, Dominic Wilkins, sporo tu kolorów. Tim Hardaway, którym nie potrafię rzucić z gry. 0 punktów oczywiście. Tim Duncan, 0, 1 zbiórka, 1 asysta. I Hakeem Olajuwon, tutaj niespodzianka, również 0. Rzadko mu się to zdarza, a Chris Mullin, szafirowy, nawet nie zagrał. Tak się prezentują statystyki drużynowe. Mecz bardzo wyrównany według tych statystyk, aczkolwiek wygrałem chyba ilością strat mojego rywala, bo miał ich aż 8, ja z tego zdobyłem 7 punktów, no i z tego
wyszła ta przewaga. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny, w którym zmiany w składzie będą na pewno, czy jakieś wielkie. Sprawdźcie to w kolejnym odcinku. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!